Ten dwuletni pies został porzucony na Majkowie. Kobieta, która go znalazła, przywiozła go do schroniska, bo był w tak złym stanie, że nie wiedziała, co z nim zrobić. Na szczęście przy ulicy Warszawskiej znalazł spokój, którego z pewnością nie dali mu poprzedni właściciele. Pies jest w bardzo złym stanie psychicznym, jest bardzo zalękniony, widoczne są ślady pogryzienia i to już jest pogryzienie zabliźnione, ale jest to widoczne, że musiało się zagoić samoistnie. Coś poświadcza, że ten pies na pewno przeszedł duże cierpienie. Świadczy to o tym, że pies musiał cierpieć katusze i nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby mu pomóc. Zwierzę boi się nie tylko innych psów, ale i ludzi. Prawdopodobnie był bity i przywiązany na grubym łańcuchu. Jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla niego nowy dom. Taki pies w schronisku dochodzi o wiele dłużej do siebie. On w warunkach domowych znacznie szybciej złapie równowagę psychiczną. Kolejny okaleczony pies został podrzucony bezpośrednio do schroniska. Zwierzak ma poranioną mordkę. Najprawdopodobniej przez długi czas nosił zbyt mały kaganiec. Do schroniska często w ten sposób były podrzucane zwierzaki. Dlatego w kilku miejscach zamontowano kamery monitoringu, które tym razem nagrały sprawcę. Teraz zajmie się nim policja. Wyrzucenie psa lub kota jest kwalifikowane jako znęcanie się nad zwierzętami i można za to trafić do więzienia nawet na 3 lata.